Okej, okay. Nudzi mi się, więc postanowiłem sobie ponagrywać troszeczkę. Pacjent, którego tutaj widzicie, to Lumia 930. Objaw jest taki, że telefon po włączeniu ciągle się restartuje. Zobaczmy, jak to wygląda. Napis Nokia. Dodam tak dla ciekawości, że tutaj ten wyświetlacz w Nokii Lumi 930 jest naprawdę świetny. Można go porównać do telewizorów LG OLED. Czyli mamy taką czerń, że po zgaszeniu światła ten napis Nokia, co jest na czarnym tle, będzie tylko on widoczny. Uruchomił się. Widzicie? Ma problem. Wskoczyło na logo Windowsa, ale nie może się uruchomić. Ok, podepnę teraz ładowarkę. O, logo Windowsa. Niby startuje, ale nie ma jakiejś tam mocy, żeby to pociągnąć ten cały system. Podepnę teraz ładowarkę. W lewym górnym rogu macie widoczny obrazek, który będzie pokazywał, co się dzieje po podpięciu ładowarki, czy w ogóle bateria jest ładowana, jaki idzie prąd i tak dalej. Podpinam ładowarkę. Zero reakcji. Zero reakcji na baterię. Naładowanie baterii. Ale teraz? No nie zaskakuje. Prawie weszedł. Czyli coś z baterią jest nie tak. Bo w ogóle jej nie ładuje. 0,0 ampera. Śrubeczka wyskoczyła. Nic. A żeby wam udowodnić, że to wszystko działa, podłączę BlackBerry Passporta pod ładowanie. No, jestem troszeczkę zszokowany. Okej, okay, dobra. Przepraszam, nie był kabel wpięty do tego urządzenia z drugiej strony do końca, dlatego, ale ładuje. Paszporta mi ładuje 1,17 A. Paszporta 1,17 A, a ile BlackBerry 9900 pójdzie? Dioda. Bateria jest chyba rozładowana na maksa. Na razie 0,04 A. Musi zaskoczyć. Prawdopodobnie. Zaraz powinno się rozpocząć ładowanie telefonu. Na razie nic. Nic, nic, nic. No, wskoczyło na 0,43. Ikonka baterii. Ładuje. 1 A. No i tak będzie ładował. Dobrze, podepnijmy teraz tą Nokię, może
Może zaskoczy, czy pod ładowaniem się uruchomi. Mamy. O, jest, skoczyło pięknie. Uruchamia się. Włączyła się. Włączyła się, działa. Pod ładowaniem, oczywiście. A teraz sprawdźmy, co się stanie, gdy odłączę. Kabel ładowania. Ok, działa dalej. Spróbujmy wykonać zdjęcie. Jak robi się zdjęcie, wtedy bateria więcej prądu pobiera. Gdzie tu mamy Lumia kamera? Ok. Robię fotę. Zrobiłem fotę. Telefon się wyłączył. No tak, bo wskoczył pobór mocy. Bateria nie wydala. I niestety telefon nie działa. Tu mam na szczęście drugą baterię. I znowu to samo. Nie da się uruchomić telefonu już, nie podpinając ładowania. Podpinam ładowanie. Na razie nic, zero reakcji. Tym razem nie zaskoczę, bo cały ten układ, który ładuje baterię. Teraz powinno wskoczyć ładowanie, a nie wskoczyło. Czyli jeszcze jakby cały ten system nie pozwala doprowadzić prądu z ładowarki. Zobaczymy, co się stanie. Spróbuję troszeczkę podtrzymać. No to dość ciekawy taki eksperyment będzie. Nie, nie, nie pozwala. Na razie nic. Jakby otworzyć bramki do ładowania. No, logo Windowsa. Logo, od loga Windowsa też jeszcze jakby nie wpuszcza. Odłączę w ogóle na razie ładowarkę. Żeby wskoczył tam chociaż napis O2. Od niego już chyba. Już przepuszcza ładowanie. Tak mi się wydaje. No niestety. Nie chcę. Nie chcę mi się czekać, aż w którymś tam momencie załapię, bo może tak być, że załapię, jak wcześniej. Było to pokazane. Nie, dobra. Robimy podmiankę baterii. Nie ma co się z tym pieprzyć, że tak się brzydko wyrażę. Podmienimy na baterię, która jest sprawna. Która jest sprawna. I zobaczmy teraz, co się stanie, jak podłączę ładowanie. Nie włączam telefonu przyciskiem. Najpierw zobaczymy, co będzie się działo, jak podłączę ładowarkę. Powinno teoretycznie ładować telefon. No i wskakuje. I tak powinno być. Ale coś mam, jakiś dziwny objaw, który w ogóle pierwszy raz widzę. Mruganie loga Windows. Co jest dopiero ciekawy patent. Dobra, spróbuję włączyć go teraz przyciskiem Power.
Nie idzie nic. Nie idzie. Czyli być może nie docisnąłem. Dobrze. Tutaj tego gniazda. I na pewno tak będzie, bo już usłyszałem klik. Podłączam znowu ładowanie. I telefon uruchamia się. Super, super, super sprawa. Pierwszy raz coś takiego zobaczyłem, że migało logo Windowsa. Przynajmniej jakaś informacja dodatkowa będzie, jak się źle podłączy do gniazda ładowania baterię. I telefon się uruchomił. Ale nie wskakuje mi ładowanie dopiero teraz. Widać, że jest ikonka ładowania. Jeden amper. Jakoś dużym prądem go nie ładuje. Jeden amper. Ok, odpinam kabel od ładowania i zobaczymy test na zdjęciu, czy się wyłączy, czy nie. Kamera. Ok, zrobimy nawet zdjęcie tej uszkodzonej baterii. Ta zrobiona. Telefon się nie wyłączył. Czyli bateria była walnięta. Robi fotki bez problemu. Mamy różne tryby. Kurczę, prawie telefon się zrobił transparentny. Gdyby nie miał ramki. Tak, kameleon. To jest ISO. Nie, to jest czas migawki jakby. 4 sekundy. 1 i 16 tysięcy. ISO. To jest zoom i tutaj mamy ISO, no 3200 od automatycznie 64 3200. Dosyć spoko. Pokażę wam jeszcze tylko na szybko, że ten telefon Lumia potrafi nagrywać w 4K. W 30 klatkach. No i to tyle. Telefon po prostu miał uszkodzoną baterię po podłączeniu ładowania. Na sprawnej baterii wszystko jest ok. I na tym zakończę ten filmik. Jakby ktoś miał jakiś taki problem z telefonem, to może będzie wiedział, co powinien robić w pierwszej kolejności. To bym sprawdzał baterię, czy jest sprawna. Jeżeli na sprawnej by leciał taki boot loop, albo się włączał, wtedy
mamy prawdopodobieństwo, że coś jest uszkodzone na płycie głównej. Tutaj na szczęście była bateria rąbnięta. Ok, kończę. Dzięki wszystkim.